1 września około godziny 17 doszło do zdarzenia drogowego na drodze krajowej nr 8 tuż za stacją paliw w Łagiewnikach. Na mokrej nawierzchni doszło do zderzenia samochodu marki Ford z Nissanem. W akcji udział brała dzierżoniowska drogówka, pogotowie ratunkowe oraz zastępy straży pożarnej, w tym OSP z Łagiewnik. 42-letni kierowca Forda nie dostosował prędkości do warunków ruchu, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia z Nissanem prowadzonym przez 35-latka. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Policjanci zastosowali postępowanie mandatowe.